witajcie, kochani, witajcie. Dawno mnie tutaj nie było. Ledwozem przyjechał, już mnie baba na zakupy wyciągnęła. Kobity, lubicie zakupy? Nie. A my nie. To się pytam, po cholerę nas chłopów ciągniecie. Czy my was do baru ciągniemy? No nie. No i tym się właśnie różni. Bo jak przychodzi weekend, to chłop planuje, żeby odpocząć i co na grzesz. A co planuje kobita? Zakupy, galerii. Ulubiony grzech mojej kobity to grzech nie kupić. A wiecie? Wiecie, jak wyglądał żol za grzech kobity? Kupiła niebieską bluzeczkę, żałuję okropnie, że jeszcze czerwony nie wzięła. O Boże, na następnych zakupach obiecuję poprawę. Miałam wrażenie kobity, że dla was przymierzyć i nie kupić, to jak do nas poloć i nie wybić. A jedyne słowo, jakie was podnieco, to się nazywa wyprzedaż. Słuchajcie, moja Hanuś cały dzień coś boli. Ale ona jak usłyszy, że w galerii jest wyprzedaż, ona jak tam wparzy do tej galerii, ona w galerii ma od razu RLS. Zespół niespokojnych. Jak tam wparzy do tej galerii, jak zacznie biegać, oj no jeszcze tu wejdę, a Józek chodź tam, a Józek chodź tu, oj jeszcze tu wejdę, i no tam wejdę. Ale jak ją w nocy godą, że chciałbym wejść tu albo tam, to też jak woda i udajemy spić. Słuchajcie, przymierzalni siedzi 30 minut. Oj no jeszcze to założę, i no jeszcze to założę. Ale jak ja w nocy godą, żeby to seksownego założyć. A daj spokój, zmęczono jest. Na zakupach chyba. Krótka Fuchs sama na tych zakupach była. Te siaty same za nią zapieprzały. Ona jest w takim aboku, że ona mnie tam nie widzi. Ja kiedyś butami grałem. Ja wam teraz powiem, jak kupuję buty chłop, a jak to robi baba. Chłop przyjdzie do sklepu i mówi tak. Panocku, macie z tego 44? No mam. No to poproszę. I po zakup. To chyba, że chłop przychodzi na zakupy z babą. Bo jakby nie było w małżeństwie, to zawsze jest tak, że to baba kupuje buty chłopu. Bo oni przyjdą do tego sklepu, ona od razu ma RLS, a on stoi obdarzony. To już mu taka buła rośnie. A ona zaczyna biegać. A może by ci czorne wezmę, chcesz czorne? A może granatowe byś wolał, co? Zenuś. A jemu ta była jeszcze bardziej rośnie. A białych jeszcze nie miałeś. A w czerwonych też byś fajnie wyglądał. Chcesz czerwone? A może ich durowane czy wkładane? A że lato, to może ci sandały będę. Zenek, co ty nic nie godzisz? Do czego te buty mają ci pasować? Do dup. To ci brązowe wezmę. A teraz wam pokażę, jak kupuję buty kobieta. Po pierwsze, nie wiem czemu, ale kobiety zawsze mierzą inny rozmiar niż mają. Moja Hanuś ma 41, zaczyna mierzyć już od 38. Ja jej godzę. Hanuś, czego ty mierzysz od 38, jak ty masz 41? A może wejdę? A najgorsze jest, jak kobieta jeszcze długo buty kupuje. Bo ona stanie, przymierzy tego buta i tak stoi. No nie wiem, panocku, nie wiem. 10 minut, a ona dalej nie wie. Po 10 minutach ona zaczyna chodzić po sklepie. No nie wiem, panocku, nie wiem. Jakbym torebkę miała, no to może bym wiedziała. Albo jakiś płaszczyk, żebym miała, to pewnie bym wiedziała. Słuchajcie, 30 minut, a ona nie wie. 50 minut, już na sklepie taką posę wyłowiła, a ona dalej nie wie. Ale wystarczy, że obok stanie inna, druga kobieta i zapyta, czy będzie pani to brała. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, dopiero nie wiedziała. Gadała ze mną małe. A teraz weźmie te buty, choćby nie miała krew z nogi lecieć, a syćko po to, żeby ta druga suka tego nie miała.